Tamta zuba to na Leksiu, prawda? Jest! Żelazny golem nasz. Tata, a co potrzebujemy na to? Tata, a tutaj ten naciągnik, co on daje? Typnęliśmy się, prawda? Tak, nie wiem. Chodź, z kimś powalczymy. Pa. Jeden, dwa. Dwa. Cześć widzowie, witajcie w kolejnym odcineczku. Tak. W ostatnim odcinku wróciliśmy do bazy z kopalni. Mamy 3 diaksy. Tak, Filip? Tak. Ekstra, bomba, trąba. Trąba. Trąba, bomba i organki. Organ. Dobra, wracamy. Gdzie? Plan na dzisiaj. Żelazny golem. Ale tymczasem żelazo do piekła. Do piekła, do pieca. Goldy też. Goldy. Co my tu mieli? Sproszkowany ten. Lazuryty, ho. Cukier, bukier. Kości zabierzemy. Cukier, mamy bukier. Golda. Sadzonki akacji. Możemy posadzić zaraz jakieś drzewko. Co my tu możemy jeszcze skitrać? Nasze diaksy chowamy? Nie, a może... Mamy zgnite mięcho. Na Leksia. Zupy z niego nie zrobimy, niestety. Czemu nie zrobimy? No bo nie, bo to zupa będzie niedobra. Zupa niedobra? Tamta zupa to na Leksiu, prawda? O, patrz, możemy zrobić sobie tak. Diamentową łopatę, diamentową motykę i siekierę. Pewnie na kilofa nam... I diamentowy kilof. Możemy go zrobić? Chcesz? Tak, bardzo. Ale poczekaj, bo może możemy zrobić coś jeszcze lepszego. Co? Może na razie nie róbmy sobie nic z diamentów, dobra? Okej. Okay. Schowajmy je do skrzynki. Co to jest? Szafa grająca. Nie chcemy szafy. Ale to jest za innego diamenta. No ale jak zrobimy szafę grającą... Ale to... Po pierwsze nawet nie mamy płyty, żeby tam zagrać. A tata, ale co mamy? Mamy 3 diamenty? Mamy. Lepki tłok? Tata, a co potrzebujemy na to? Coś takiego. Na to? Nie na to, na to. No na... Lej, na to? Podajnik. Bruki i sproszkowany redstone. To mamy. To, a możemy to zrobić, proszę. Poczekaj, najpierw zrobimy sobie tego golema. Co myślisz? Tak. To schowajmy nasze diaksy do skrzynki. Czekaj, tu już jest full. Tu mamy co? Drabinkę. Tu mamy tarczę, to zabierzemy. Jagody posadzimy. Tu mamy jakąś muszlę, sztabki miedzi. To oko to mieliśmy w innej skrzynce. Zaklęte książki to damy tu. Kulki gliny tu. Książki tu. Mak? Królicza skóra. Ho, ho, ho. Zaczep do linki. I dwie brzoskwinki. Tu mamy tutaj. To mamy tu. To mamy tu. Dobra. Tu nasz piecyk. Tu mamy jeszcze lazuryt. To tu skitrajmy sobie to. I w ogóle musimy sobie zrobić troszkę mięska. Czekaj, gdzie my tu mieliśmy schowane żelazo? Tu są sztabki złota, głowa dyni wycięta, to nam się przyda. A czemu głowa wycięta? Dyni. Tu już mamy 19, ekstra bomba. Trąba bomba, tu mamy złoto. Trąba bomba. A czekaj, czemu to się nie chce naprawić? Co? Naprawa. Trwałość 5. Kiedy w 7 obrażeń i jedna szybkość. Złota siekiera, samo naprawa. Dobra, schowajmy tą siekierę do skrzyni na razie. Zmora stawonogów. O, to jest dobra siekiera na ten, żeby bić. Czy kogo bić? Tak, kogo? No, łobuzów. Tak? No. Mamy coś dla naszych reksiów do jedzonka?
Czekaj, tu się robi co? Tu już się zrobiło wszystko. Czyli Golda schowajmy. To schowajmy. Ale to da. Tu mamy jeszcze, gdzie mamy nasze żelazo jeszcze? Na górze chyba daliśmy do tej nowej skrzyni, nie? Chcemy zrobić żelaznego golema. Nie, nie mamy. Tu gdzie jest? Tu chyba. Gdzie jest żelazo? Ludki kochane, bananowe. Gdzie jest żelazo? He? He? Dobra, dajmy tu jagody. Schowajmy sobie tu marchewkę. Ale my chcemy zrobić żelaznego golema. No właśnie, a gdzie jest nasze żelazo? Poczekaj. Patrz tu dobrze po skrzynkach. Gdzieś mieliśmy je tutaj przecież. Już nie wyparowało. Tu jest. 44, a trzeba chyba 46. Dobra, zróbmy sobie bloki żelaza. Blok żelaza. Ile? Jeden. Trzeba 4, tak? 2. 3. 4. 4 bloki trzeba. Tak z tego co pamiętam. Dobra, idziemy zobaczyć. Uwaga, to będzie wiekopomna chwila. Spróbujemy zrobić żelaznego golema. Widzowie. Litera T. Tak się robiło. Teraz to poustawia, czekaj. Tak. 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 I głowa dyni, tak? Tak, głowa dyni. Uwaga. Czekaj, musimy się czymś podsadzić. Podsadźmy się tu, na tym. Jest! Żelazny golem nasz. Mamy swego golema. Ale czad, co? Tak, ale czad. Możemy sobie zrobić jeszcze jednego? Tak, chcę bardzo. To teraz zobacz. Golem, Reksie, ale mamy bazę, co? Musimy zrobić jeszcze jednego golema. Proszę. Tylko jednego. Tata, a możemy wziąć sobie jeszcze jedną dynię i zrobić drugiego golema, proszę. Możemy. Tam chodzi nas po ogródku prawie. To dobra, idziemy. Zobaczymy, czy mamy jeszcze jakieś żelazo. Ale nam już nie starczy żelaza, Fit. Mamy tylko 13. Nie starczy nam bloków, wiesz? A tu nam się przetapia jeszcze, mamy tylko mamy za mało żelaza. Czemu? No właśnie temu, dlatego mamy mało żelaza. Więc może zamiast tego żelaza sobie zróbmy tu. Przetopmy sobie jeszcze tą miedź, jak sobie będzie. Tu mieliśmy gdzieś miedź schowany, nie? Żelazna łopata. Dobra, naprawmy sobie nasz miecz. Miecz uklepany, naprawiony. Elegancko. Łopatę sobie damy tu. A możemy łuk naprawić? Możemy tarczę naprawić? Możemy. A możemy łuk sobie naprawić. Ale nie chcemy łuku naprawiać, bo łuk, że tak powiem, nam się... Co? Nasza tarcza jest tu, dobra. Tą dajmy do skrzynki gdzieś. Tu, tu. Łuka też schowajmy. A bierzemy naszą świecę, czy nie? Świecę? Gdzie jest nasza świeca? Tutaj. Latarnia. W tym latarnie? No, weźmiemy. Gdzie? Neterowy kwarc. Czekaj, a co my tam mogliśmy zrobić z tego kwarcu? Poczekaj, bo tam coś było, nie? Tak, coś było tam. Coś mogliśmy zrobić fajnego. Czekaj, zaraz zobaczymy. To było z kwarcu.
Co chcę zrobić? Bruk, redstone i łuk. Ha? Czekaj, weźmy ten stary łuk. Mamy tu gdzieś bruk? Bruk i co? I redstone. Możemy zrobić jakiś dozownik. Co ten dozownik da? Co, on będzie strzelał sam? Co? Nie wiem. Patrz, pochodnie możemy zrobić z redstone'em. Tada! A on ma uśmiech? Uśmiech ma? Ma. A możemy zrobić jeszcze jedną, bo możemy? Co możemy? Jeszcze jeden dozownik? Tak, jeszcze jeden da się zrobić. Tu mamy szmaragdy. Tu mamy jeszcze marferki, to je zabierzemy. Jakieś nasiono, jabłuszko trzeba zabrać. Tu jest lazuryt, przerzucimy do innej skrzynki. Tu jest skrzynka. Przerzućmy. Jedzonko do skrzynki na górę. Cyku, cyku, cyku. O, jest git. A będziemy jeszcze robić jeden dysownik? Idziemy walczyć? Tak, ale tata jeszcze jeden dysownik, czy nie? A gdzie nas golem? Tu jest. I zabieramy go, czy nie? Zostawiamy, prawda? Cześć, zróbmy sobie te pochodnie ze stona. I postawmy sobie gdzieś tu. Tata, a możemy postawić dysownik? Bo to sobie on... Już golem się utopił. Czemu? Golem się utopił, Nie, golem. Tada, ale ja to sobie... Idziemy na bitwę! Tada, szybko, testownik mogę postawić, bo to sobie zalić łobuzów. Tu czekaj, zaraz go zobaczymy, czy on coś daje. Gdzie jest golem? Tu wylazł. A możemy zobaczyć, co ten dysownik daje? A możemy zobaczyć, co... Ederman tam jest. Idziemy do niego? Czy potem sobie wypada do niego perełka endu? Patrz, tu zombiaki jakieś idą. Gotowi do bitwy. A tak. Mam. No już dorek się jedzą. Nie ma szans. Ale tam był Edelman, prawda? Był. A możemy go iść zabić? Możemy. A jest tam jeszcze? Nie wiem. Nie ma go. A bo możemy zobaczyć, co ten ciągnik daje? No chyba nic. Zobaczmy, proszę. No dobra. Tam daje. Podajnik. I co on tu będzie podawał? Tam będzie... To trzeba poczytać, bo to chyba są jakieś, wiesz, bardziej... To on będzie dawał. A są jeszcze jakieś łobuzy, czy nie ma już?
Filipku. Co? Nie pykamy. Ups. Dobra, idziemy spać. A czemu? Nowy dzień, nowy mi. Będziemy tutaj działać. Golem już jest, najważniejsze. Dobranoc. Ale jeszcze nie żegnamy się z widzami, dobra. Golem już tu jest, tylko czemu on w tej dziurze siedzi, słabiek jeden? Czemu tu zrobić wyjście? Tata, ale dobra, po kolei. A tata, a to co tam? Tata, idziemy do lasu z pinglinami. Poczekaj, zróbmy sobie jeszcze trochę tych. Czego? Barierek. Albo tu mieliśmy te barierki, mieliśmy tu jakąś bramkę schowaną, nie? Dobrze kojarzę? Bramka, jest bramka, nie musimy już robić. I zróbmy sobie trochę płotków, bo musimy zrobić tu porządek z tymi naszymi zwierzętami. Tata, a co potrzebujemy na to? Na to. Na co? Na... Murek ceglany. Cegły. Mamy cegły? Mamy. Nie, nie mamy. Kiedyś mieliśmy. I a co już nie mamy cegieł? Golem, wyłaź z tej dziury. I tata, może zrobimy nowego, co? Golema? Tak. Nie, nowego nie. Czemu? No a po co nam nowy? Bo chcę mieć swój golemu. Tata, a co daje ten naciągnik? Co on daje? Czekaj, zrobimy sobie tutaj wejście. Nasza bramka jest tu. Dobra, i teraz zrobimy wejście tu. Zamykamy. Czemu bijesz nasze kruki? Potrzebujemy mięso. Tym ich tu jest za dużo, Filip. Jak ich pokonać? Normalnie. Tu wystarczy krówek? Tak, tu wystarczy, no. Dobra, nie bij już, nie bij. A czemu? Nie bij, Filipku. A czemu nie? Bo tu są nasze te, nasze reksie. Dobra, jajka. Dobra, już się trochę przeżydziło. Tam bijesz kuciaki. Potrzebujemy trochę mięsa. No po to, między innymi po to je hodujemy, nie? No Reksio! Już wystarczy? Tak, wystarczy. Ale jaja lecą, co? Tak. Kiedy mamy jedne we flipunku? No. Teraz już wiem. Czekaj, bo tu gdzieś była bramka.
Nie było ani jednego, prawda? Jak, wylatują. Nie było. Nie było ani jednego. 14 jajek, 15 jajek. Widzisz, wylatują. Widzę. A tutaj ten naciągnik, co on daje? No właśnie nie wiem, musimy to doczytać, wiesz? No wypuścić nas. O. No i co, muszę was kurczaki... Golem się utopił. Ja cię kręcę. Ale to, ale mieliśmy mieć już golema na zawsze. Potem mogę go sobie zrobić. A teraz, a czemu one robią się aż takie czarne? Chcemy zrobić mu wyjście? Robią się czarne, bo się utopiły. Dobra, wracamy jeszcze na chwilę, czekaj. Co my tu jeszcze mieliśmy? Dobra, idziemy do domu, do pieca wrzucimy mięso. Do piekarnika. A dziś tata mamy ognisko. Faktycznie, bardzo mądrze. Jednak widzisz, mądrego warto posłuchać. I co, musisz dać się usmażyć kurczaki? Nie wiem, da się. No da się. Prawda, po 4, no ale się da. Elegancko. No to się smażą kurczaki. Dobra, gorem wylaz. Czy my... Tak, możemy jeszcze zrobić podłogi. Musimy zatkać Filip, wiesz co? Co? Te dziury, żeby nam Reksie i golem na mnie wpadł, bo to są słabiaki takie, że ja nie mam pytań. Wiesz? Czyli podłoga tu jest. Nam? Chyba 30 płytek nam powinno, ale tu też możemy do pieca coś wrzucić. To tu. Ale tata, ale przecież ma, ale tata, ale przecież mieliśmy ognisko. No, zgadza się. Już gotowe są. Widzę. Gotowe są ziemniory. To nie ziemniory, to kurczaki. Dobra. Dawaj tą... Wow, co to było? Co to było? No właśnie. Zepnęliśmy się, prawda? No tak jakby. Co to jest za Reksio, słabiak? Reksio, wyłaź stąd. Dobra, zaklejać dziurę. Ja cię kręcę, co to jest za Reksio słabiak, to jest... Dobra, wylaz. A ten? Na co on liczy? Na co on liczy? Dobra, idziemy tu, bo już mnie denerwują te Reksie nasze. Nie też. O, gotowy, gotowy ziemniol, widzisz? Gotowy ziemniol. Ugotował się. Dobra, to musimy to zakleić, bo oni się topią. No, notorycznie nam się topią, słabiaki. No patrz, następny, no. Wyłaź.
kością malinowy. A ten tu dalej siedzi, czy wylazł stąd? Idziemy do wioski wyjazerów, czy nie? Chyba nie. A czemu? A mamy iść? Bo jeszcze idźmy tu w tym odcinku, możemy pójść. Myślę, że nie ma potrzeby takiej, żeby tam do nich iść, wiesz? A czemu? No ale po co mamy do nich iść? Bo jeszcze iść do nich. Możemy, proszę. Dobra, płytki nam się skończyły, kurczaki się ugrzały. Elegancja, Francja. Dobrze, ziemniory się ugotowały. Pieczony kurczak, możemy coś zjemy. Chcą jeść, czy nie? Tam? Nie. Wszystkie stoją? Co my tu mamy? Dirta? Czemu Dirta my tu mamy? Nie wiem właśnie, po co nam ten Dirt? No dobra, niech sobie będzie. Jest to jest. Mamy pochodnie z Redstone'a. Idziemy do wioski. Się ładnie świeci, o. A idziemy do wioski wirażerów, czy nie? Nie, teraz nie. Czemu? A idziemy do... Tata, ty pójdź do lasu z pingwinami. Chodź, z kimś powalczymy. Jest coś? Mamy naszą armię reksiów. Bo ani innego, prawda? Mhm. Tam są! Są mi wiedzę, mamy złote jabłko? Nie mamy. Pat. Jeden pat. Wow. Jadłość jeszcze? Oglądaj się. Jest! Łobuz. Co? Creeper. Tam. Idziemy? Nie, creeperów nie bijemy. Czemu? Creepery są słabe. A możemy iść do Netheru. Proszę, możemy do Netheru. Idziemy czy nie? Tu jeden Reksio siedzi. Proszę, idziemy do Netheru. Reksio, do roboty. Idziemy do... Dalej idziemy do... Jest! Creeper! Co ten dziad tu zrobił? Co ten dziad tu zrobił? Nie, no musimy się tu naprawić zaraz. Co on nam tu wysadził, naszą kładkę? W tego Filip, nie możemy creeperów tu wpuszczać. Dobrze. Czekaj, dajmy coś Reksiom zjeść. Jedzą? Ty nie. A i tam jest zombie. Widzisz? Idziemy do zombiaka, to bo był. Dobra. To... Unęliśmy. Dobra, to idziemy spać, tata? Tak, idziemy spać. Ale a nie wyłączysz rano gry, czy wyłączysz? Chyba wyłączymy. Dobra, widzowie. Idziemy spać. Dobranoc, no. Trzymajcie się. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa. Do jutra.